Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem Znajomy Króliczka i zapraszam Was na kilkuodcinkową montowaną serię z najlepszymi fragmentami z Multika, jaki miał miejsce w Europa Universalis 4. I na wstępie pozwolę sobie tylko na szybkości przedstawić Wam więcej zasady i plan, jak to miało wyglądać i w jaki sposób my to rozgrywaliśmy. Były trzy sojusze. Liga Protestancka, Liga Katolicka i Liga Prawosławna. W Lidze Prawosławnej na Rosji grał Radio Res, właściwie na Moskwie, potem na Rosji. Na Bizancjum był Zlewik, w sumie organizator tego multika, razem byli w sojuszu. W Lidze Katolickiej na Austrii był Pulchny Niedźwiedź, a na Papal State był Repus. Ja grałem w Lidze Protestanckiej jako Francja w sojuszu z Lukasem, który grał jako Szkocja, by zmienić się w Anglię, by ostatecznie stać się Irlandią. Jakoś tak to wyglądało, ale generalnie Wyspy Brytyjskie i Francja jako Liga Protestancka. Multik był oczywiście PvP, czyli byliśmy dość mocno sfokusowani, żeby grać przeciwko sobie i nawzajem sobie przeszkadzać, tylko były kilka prostych zasad, mianowicie chyba do 1520 nie można było walczyć, nie mogły być wojny między graczami. Nie można było też się perfidnie blokować, jeżeli chodzi o ekspansję. I pierwotnie głównym celem było zajęcie świętych miast każdej religii, ale ostatecznie od tego pomysłu odeszliśmy i bawiliśmy się po prostu w Totalen Krieg. I to chyba tyle słowem wstępu, zapraszam na pierwszy z kilku odcinków. A, zapomniałbym, bo tutaj oczywiście będziecie mieli moją perspektywę, czyli perspektywę Francji, no i też poniekąd troszeczkę Lukasa, ale generalnie polecam sobie obejrzeć wszystkie perspektywy u wszystkich innych członków tego multika, bo chyba każdy miał swoje złote momenty i naprawdę warto u każdego, nawet mimo, że to będzie to samo, to i tak warto obejrzeć z innej perspektywy, także te wszystkie linki macie w opisie na dole, zapraszam. Właśnie, Repusie drogi, interes mam do ciebie. Słucham. Potrzebny ci ten Avignon? Potrzebny mu. Ja przemówię w jego imieniu jako lider tego sojuszu, tak. Ale niech papież za siebie wypowiada, tak? Znaczy, powiem, jest powiem tak. Jeżeli nie będziesz miał... Jeżeli nie postanowisz wykorzystać tych claimów na Neapol i tak dalej, to Avignon nie jest mi potrzebny. Don't do that. Nigdy nie dogaduj się. Ja się nauczyłem z Lukasem. Nie dogaduj się na multikach z nikim o nic. Walcz o swoje fort tam zbuduj, żeby nikt tego nigdy nie zdobył. Jak go weźmie, to go weźmie. To gwarancję twoją mam. Dobra, ja ci zostałem tą gwarancję, nie? Tak, zostaw. Na wszelki wypadek, żeby po prostu mnie nie zaatakowała tak z tyłka ta Anglia. Że tak powiem, dobra, tych najemników tutaj rekrutujemy. Następnie mamy 0-4. I to mi da kapa. Fokus na militarne. Tak jak mówiłem, a dogadałeś się z nim o tym Avignon, czy nie? Próbowałem, ale niedźwiedź zainterweniował. I się nie dogadaliśmy. To no jak on na start mi ekskomunikę rzuci? Ja już tu wysłałem dyplomatę, no oszukisty. To wiesz co zrób? No tak jak ci mówiłem. Tam patrzę już pewnie hajsu, tak? Tam 100 golda to kosztowało u ciebie na starcie. No, takie 250. 250? No. Ja dobra, to ci nie wyślę, bo nie mam tyle. No ale dobra, no. Ale żeby mu nie siadł ten Neapol. A te dwie nacje. No nie, oddali mi main, dlaczego? Tak? Tak. No i dostaję trusa. No to peszek. No to możesz... No ile jest ten trus? 5 lat. Serio, Repus laguje na trójce, co to ma być w ogóle? Ten Avignon go spowalnia, jakby mi go oddał, byłoby szybciej na bank. Zdecydowanie! Ja tutaj tak tylko na chwilę chciałbym przypomnieć, że pamiętajcie, iż jakiekolwiek dmuchnięcie w kierunku Holy Roman Empire sprawi, że Holy Roman Empire zdmuchnie was, więc tak. Tak tylko przypominam, co nie, Lukas, tak jakbyś tam myślał tą swoją Szkocją, żeby tam iść, nie? Co? Czuj się ostrzeżony, po prostu. To Nevera zaraz zejdzie, Portugalia i ta.
Ja ciebie do wojny bym nie wołał w takim razie po prostu. I bym sam to cisnął, tylko bym miał te twoje 20 tysięcy na to wezienną armię, przewieź. Ja ci daję też przejście. Bardzo dziwne zagrywki ten tutaj robi bot. O, dzięki. Ale jak, ty chcesz się wbijać sam w tą Anglię? Ta! No po prostu w Kastylii nie jest problemem. Po 5 latach ją whitepisuje. Okej. On tą Austrią posojuszował się z Węgrami i Bohemią. Co? No właśnie, nie będzie mógł zrobić Unii, co? Nie, no Czech nie ma, ale ma Węgry rzeczywiście. Czech nie ma. Nie, Czech miał jeszcze przed chwilą. Matrusa, dobry, zerwał. No bo pewnie Repus mu powiedział. No ale to jest bardzo, bardzo złe to, co robi, no. Dobra, czy masz jakieś pożyczki? Tak, mam. Ale to nie mogę ci wysłać kondytierii. Tak? Masz pożyczki. Bo ciebie do wojny nie będę mógł wezwać. No nie, jeszcze 3 lata. Aragon poszedł, znaczy Neapol został z Aragonem. Został? Tak, już go supportują. Ile masz tych pożyczek? Dużo? No dużo. Mam na tym 80 golda depta mam. 80, to mogę ci wysłać, spłacisz je i dam ci kondytierii. No to wyślij 120, bo zaraz mi kolejna wpadnie. Jak widzisz, już zaatakowałem. Mam biegać tym staszkiem, czy dać cię pod kontrolę? A możesz mi dać? Nie, weź tutaj przejdź na tą prowincję Roxburghshire, jak możesz, żebyś przeszedł na nią. Jak jakby Anglia, co, to krzycz. Tak, jeżeli Anglia się będzie we mnie wbijała, no to po prostu dojdziesz na pomocy. Też tak floty tutaj mam, żeby tu mi pomogło, już ostrzelałem te prowincje, żeby ten fort szybko padł. Bo liczę na to, żeby Spale zabrali te wojsko. To masz wzgórza, mogę ci się w to wbić. Znaczy, jeszcze nie, bo on może dosłać te 19 tysięcy, nie chciałbym z tego fortu schodzić. O, to ja się wbiję i potem ty za mną wejdziesz. Tak, możesz już dochodzić. Tata, idę, bo ta 16 też tu idzie. No tak, na styk trochę. Tak, przegramy to? Tak, przegramy to, zaraz wezmę te kolejnych. No dobra, przegraliśmy, trudno. No minimalnie to przerypaliśmy. Santują się, ale tu zginie. No tak, tutaj to zginie. Mnie głównie chodzi o to, żeby nie stracić tej fortecy, co zdobyłem, bo tam jest mała załoga, za szybko z niej zeszłam w sumie. No to na który fort wbijamy się, ten co zdobyłeś, czy ten twój? Wbijaj, weź skonsoliduj wojsko i wbijaj się w tą 13. 13 tysięcy, no. Ja zaraz też tam dołączę. Ty, bo oni idą. I no, wbiją się. Dawaj. Kurde. No bez jaj. No to przegramy już na pewno. No dobra, to technologia. No jak to Kastylia przypłynęła, Portugalii nie widzę. No nie wiem, mi się skończył trus. To mogę się z drugiej strony wbić. Ale nie wbijesz się teraz z żołnierz. Ja pierdolę, czemu to nie wyszło wszystko jak zwykle? Dobra, chodź na ten fort u mnie. Jak Kastylia jest, to już jest po mnie. No jak dojdę i oni nie dośną, powinno być dobrze. Nice. Stanę obok sobie. Weź tą. A, bo tutaj jest wojsko jeszcze. Dobra. No i dobra, Northumbria straciłem niestety. A dasz radę sam tą bitwę wygrać? No jest 10 tysięcy, widzę, że 12. A, tu jeszcze Castilla stoi. Dobra, ale powinienem wygrać, zanim oni przyjdą. No ale właśnie. Ciebie. Nie no, luz. Dobra, wolę i tak być na pomocy. Z Irlandii przeszli ci teraz. No tak, ale to nie jest problem, to dobrze, że przeszli z tej Irlandii. Tylko nie wiem, czy ja chcę to oblegać. Znaczy tak, bo ma małą załogę, więc szybko raczej to pójdzie, wiesz? Ty masz dobrego generała do Siege'a chyba. A nie, wiesz? Tak, tego z Siege'a. Tak, tego z Siege'a wziąłem właśnie. Tak, tylko chodzi mi o to, że ci przeszli i ci po tyłu biegają. Tą 16, tak? Znaczy, no na minusach się wbijemy, ale powinniśmy wygrać to.
Dobra. To jest tutaj. Nice. Gdzieś za nimi musimy biec, nie wiem gdzie oni przyjdą. Na Pale pójdą do Irlandii, widzę. O Jezu, serio? No. Kurde, myślałem, że ja moją flotą tutaj zdążę właśnie to zdobyć. No nic, no to trzeba lecieć Anglię zajmować. Twój ziomek ma coś do siege'a? Jak nie, to ja mogę oblegać. Nie, to ty idzie, jak możesz, oblegaj. W ogóle Anglii może... bunty wybuchły te z eventu chyba. Ogólnie możemy też jeszcze spróbować zrobić coś takiego. Nie, nie, na pewno nie są z eventu, bo te z eventu to są, kiedy ten dziedzic jest, tak? Znaczy nie, oni tam chyba wybierają, czy chcą tą herezję, czy bunty. A, Lorraine i tak dalej, dobra. To też racja w sumie. Dobra, Lolandów, czy czegoś tam innego. Tak, może to iść tam, zajmuj. Ja tutaj zostaję w wojsku, żeby mi się regenerowało. Jezu, no ja nie mam szans zdążyć, nie schodzę z oblężenia, bo już kończę. No dobra, może ich przebiję. Nie ma sensu, żebyś ten... Ty, ugrasz. No, nice. No, przewaga technologii robi swoje, nie? Ty masz już technologię kolejną, czy nie? Tak, tak. No, to będziesz to wysolować spokojnie. Kastylia, jak to wygramy, to w Kastylię. Kastylię teraz, od razu w Kastylię. Dobra, ja idę do pomocy. Już, im więcej ją zaboli Kastylię, tym szybciej wyjdzie z tej wojny. No bo trzeba się w nią wbić i ją pocisnąć. Może pójdzie oblegać ten fort? A, ty chcesz się wbijać od razu. Ma czwórkę Kastylię, to dajesz. Im szybciej, tym lepiej się jej pozbędziemy. Czy dostałem ziomka do muralków? Nie, może trzeba się będzie cofnąć z tej bitwy. Dobra, odpuszczą. Gdzieś tu Kastylia się będzie tak, cofała. Tak, na południe gdzieś idzie. Do ten półwysep Cornwalli. Gonię to. Podołaj, bo jak dostaną stack wipe'a, to wyjdą z wojny. To jest problem, że te armii się strasznie wolno robią. No dobra, dalej gdzieś stack wipe'a trzeba będzie im robić. Austria spapetowała Czechy, ale nie zebrała tej kopalni złota. A Węgry obaliły Habsburgów? Bo mają Hunyadów. Nie, to jest jeszcze chyba normalnie wszystko. A nie powinni mieć tego samego, tego Ladismusa Postumusa? A nie wiem, już ja w tych nazwisk tam tych tak nie obczają. Czekaj, Austria ma Casus Belli, powinni dostać jako balon. Tak, dostali. Tak, no i ta Austria zerwała sojusz z tymi Węgrami. A zobacz teraz, co by się działo, jakbyś wypowiadał wojnę Anglii. I Kastylia, i Portugalia dołączy. Aha. Także nie fajnie. Mogę zaatakować Kastylię. Mi Aragon wtedy pomoże. A bardzo są wyczerpani wojną? Kastylia? 6 work zoszyn, minus 6. Ile oni to mają procent na tym twoim forcie? Mało, nie? Minus 7%. No to zdążę. No, z tym może być różnie. O, ale zdążyłeś. Dobra, to chodź na ten fort. Znaczy, ty leć tam fort B, bo oni cały czas mają trójkę. A ja tu zajmuję dalej. O, tu tak możemy polecieć. Wyjebiscy, dobra, to ja kończę tą wojnę. Dzięki za pomoc, bierzemy się teraz za ciebie. 40, bo przyjmowałem renesans. Okej, okay, dobra. Kurde, Burgundia się w Anglię wbiła. I walczę z Kastylią. No to wyjebiście. Weź cofaj, znaczy cofaj kondotieri stąd, nie? Właśnie, cofaj do siebie teraz i zaraz ich ciśniemy jeszcze raz. Mogę patrolować Austrię, że biorę dyplomatyczne i próbuję tego cesarza? To byłoby śmieszne. Znaczy pierwsze wezmę ekonomiczne, ale na razie niech widzi, że są dyplomatyczne. Okej. Okay. Oni jeszcze żadnych nie mają. Kurde, jaki fajny papież mu się walnął. Aj, za późno zauważyłem, że mogę rozwiązać sobie kawalerię. No, mu się koalicja powoli robi. Komu? Papajowi. No, to nic dziwnego, wiesz? Nic dziwnego. Dużo wziął. Nie wiem, po co tak. Chcesz renesans kupować? Możesz mi jej wysłać, to zawsze sobie wprowadzę. O Jezu,
Ja, nie chcieli ziemi. Tak, po prostu przyjdą pomóc. Bardzo dziwne. Aha, i dostałem właśnie event. Z eventu Aragorn dostał moją dynastię. Tak? Tak, mają mojego Aira. No to wyjebiście. To bardzo dobrze. Piątki. Repus nie może spisywać Bolonii, bo jeszcze będzie miał większą agresywną ekspansję. Smutne. Jedzie na 100% warscore. English Channel. Zresztą w ogóle ja zaraz mogę tam przynieść handlówkę do English Channel. Kupowane, akcept. Bo tak sobie pomyślałem, że w sumie jak jest ta Portugalia, no. Wezmę sobie od niej teraz jedną prowincję, żeby móc ją potem claimować. No. Trochę ją podziubię, żeby było dało się z jednej wojny zwasalizować. I będzie moim papiecikiem, który będzie sobie kolonizował. No może, w sumie nie patrzymy, jak to teraz działa. To mi najwyżej to... zwrócę te kory, jak już będzie moim wasalem. Ja ci mogę dawać subsydia? Możesz, możesz. Ale to tak bez sensu. Ja mogę... Ile ty masz tu? 500 golda. Oj, to ja nie. Teraz już więcej. 700 już mam, kurde. To z tej wojny cię spłacimy. Znaczy, to taki jest zamysł, żeby właśnie z tych wojen kastylijskich się pospłacać. Dlatego tak patrzę, tutaj to Ledo przejdzie. Jest wyjebiście ty. To teraz możemy zrobić coś takiego, że przekaż okupację Toledo mi. Proszę. No jak ja mam okupację, zatopili mi transportowce, serio, Sue for Peace i mam 17% warscore z tego. Extend loan. Sprawał Węgry. Zajmował sobie perfidnie kopalnię złota i teraz walczy z Polską. No to dobrze, że zajmował kopalnię złota. Tylko co to jest wojna? Polska, Litwa i tak dalej zaatakowały po prostu pewnie Węgry i teraz przeszła wojna. No ale to samo powinien zrobić właśnie na tych, na... w Czechach. Miałby już 4 kopalnie złota w tym momencie, wiesz? Czekaj, czekaj. Niedźwiedź ma jednocześnie sojusz z Polską i z nimi wojnę. Co? To tak można? Faktycznie. Aż to robię screen z tego. No przecież to jest what the fuck? No, na mapie dyplomatycznej są na niebiesko. Ja pierdzielę. Co za shit? Co? Niedźwiedź jak zwykle popsuł tę grę. Dobra, ewidentne exploity, nie podoba mi się to. Ja. Możesz mi też przekazać teraz okupację tego fortu tam na północy. Czekaj, to ja najpierw sobie spisuję Portugalię. Dobra. I będziemy haja do przodu z bankiem kastylijskim. Będę mógł wreszcie... To jest najbardziej zaspecyfikowaną prowincję. Oj, i niestety ma Anglia tylko i wyłącznie wojnę już z Burgundią. Wojskiem spadą. Ten, możesz pisować. W co ja się wbiłem? Dobra, nie wbiłem się na szczęście. No dobra, stanąłeś wszędzie? Dobra. War reps, to mam wzięte pieniążki, mam sentiment, white peace. Dziękuję. No i wszystko ty przyjmujesz teraz. Nice. Tu papeta jakiegoś machnąć, nie? Znaczy, no jeżeli chcesz, to Leon jest dużym papetem. Co? Man mi oddali? LOL. Co za Burgundia? To zrobiła Burgundia? Dała mi man. No, prowincję mi dała w tej wojnie. I Walia się wyzwoliła, co? Dla siebie nic nie wzięli. Czekaj, ty wyzwoliłeś tą Walię, czy Burgundia? Ja Walię wyzwoliłem, ja. Aha, z niej zwróciła uwagę, okej. Kim jest Walia. Ale co, Hiszpanii i tej? I Anglii. Nie, nie zrywaj. Nie? To będą bardzo dwa słabe kraje teraz. Nie ma sensu, żeby sobie szukali kogoś mocniejszego. Okej. Okay. Bo teraz zobacz, że ja wziąłem 800 golda, ty weźmiesz 800 golda plus war repsy. Hiszpania będzie mega zacofana. Anglia ma wojnę róż, więc będzie paliła teraz dużo manpowera walcząc z tymi buntownikami. To są dwa bardzo słabe kraje, nie opłaca się tego robić. Okej. Okay. Ej, nie będą mieć Unii, bo jest moja dynastia w Aragonie. To chyba bez Unii zachodzi, znaczy w sensie nie ma znaczenia Unia, realnie.
To jak ty chcesz wypowiadać wojnę Anglii, to dawaj wojsko do mnie. Nie do mnie. Będziesz musiał dać do mnie wojsko, tylko jak to zrobić? Cholera. Żebyś ty nie dostał czarnej flagi i jednocześnie przetransportował tu wojsko. Nie da się chyba tego zrobić szybko. No to wypuść... A nie wypuszczaj sobie może teraz wasali jeszcze, bo będziesz miał over... A nie, będziesz miał już wasali. No to masz tutaj... Tak, widzę, że wziąłeś Lyon. Lyon się najbardziej opłaca, bo jeszcze Galicję widzę, że mogę... Tak, ale Galicja jest mała, ma chyba 4 prowincje. Lyon jest duży. Potem ta Asturia jest, ale to nie wiem, jak to duże jest. No i zobacz, Kastylia w tym momencie płonie, rebelsów ma wszędzie. Znaczy to, że tam mam ponad limit tych relacji, to tam w sobie mało ważne. No ale też nie ma sensu się zadłużać, bo lepiej jest w dewa dawać, nie? Dobra, ale możesz Reconquest Cassius Belli wypowiadać temu. Tak mi spadnie sojusz z Marokiem, bo go oplułem, nic mu nie dałem. No to olać. Czyli tak, ciebie nie wzywać, tak? I tak nie możesz, bo mam trusa Anglią. Możliwe, że Anglik się pójdzie do ciebie desantować i wtedy ja bym Ulster zaatakował i albo wezmę od Anglii pieniądze też. No i poszli teraz do ciebie. Ulster jest w tej wojnie, wyjebiście. A, i 200 dukatów chciałeś, tak? No możesz, to też będę ładnie na plusie. Masz, nie wydaj na głupoty. Yeah! Moje wystawne życie poszło, dziękuję bardzo. Jak ci było w dzieciach nagrodzie. Jak tylko ci, no super, wysłałem ci hajs i następca zginął. No 500 zł piechotą nie chodzi, o co ci? Co narzekasz, co narzekasz? Gardzisz pieniędzmi? 5-4-1. Polska oblega Papal State. Idą swojego papieża wsadzić na tron. Polska też jest ładnie oblegana, mają 8% warscora. No, może zobacz, bo ty widzisz całą moją mapę, nie? Czy nie? Tak. No, bo samą Irlandię okrążyłem, no to tutaj nie ma floty angielskiej w ogóle. Jest teraz przy Brytanii 9 okrętów transportowych. To tutaj tak będą bunty. Nie, dobra, ja wysyłam insulta Repusowi za to, że przez niego spada na dwójkę. Kończyła się zabawa. I tak musisz naokoło pójść. Nie pójdź tylko pomiędzy Irlandią i Szkocją. Ta, widzę, stoją. Kurde, striggerowała się ich flota, płynie, ale nie wiem, czy mnie dogonią. No nie, ona gdzieś tam indziej płynie, nie wiem gdzie. No teraz jeszcze masz ułatwione, bo właśnie widzę, jak 20 tysięcy rebelsów stack wipeuje armię angielską. Chciałem ekonomiczną, żeby spłacać twoje pożyczki. Jej, ja jestem biedną Szkocją, czego chcesz? Tutaj trawa nawet nie rośnie, tylko jakieś torfowiska. Jak im zginie król, to zrobię sklejmowanie tronu i wbiję się tam. O mój Boże, Repus nie ma, nie zdobył tego i teraz Zlewik się będzie w to wbijał. Ładnie Zlewik blobuje tutaj. Moskwa powoli widzę leci. Co on zrobił z tym Bizancjem? Tylko chwilę nie patrzyłem. Ale to jest normalne. Bizancjum bardzo szybko blobuje w tym momencie. Tutaj. Bo serio, te wojny z Osmanem teraz jest taki żal. Na Wyrychardzie zrobiłem to za drugim razem. Gdzie Osman miał na moje 12 tysięcy, 65 tysięcy wojska, nie? Nawet mógłbyś sobie wziąć zwykłych najemników, bo nie wiem, czy wiesz, ale możesz na przykład na tych prowincjach dwóch, co tutaj... Boże, ja zrobiłem stack wipe. No tak, jak masz technologię przewagi, no to co się dziwisz? Na tych dwóch prowincjach, co tutaj masz, możesz najemników też już rekrutować. Dobrać sobie. Na przykład ty, twoim powerową armią możesz iść już oblegać, a tutaj jakimiś najemnikami dalej toczyć bitwę. Trochę widzę, że męczą się z tą Polską. A jeszcze toczą wojnę? Tak. Austria i Węgry. Papież jeszcze z tej wojny. Zostawił go. Ale jazda! No dobra, no mi też pierwsza wojna nie poszła, no nie będę się śmiał. Jak nie poszła? Przecież to było piękne zwycięstwo. Tak, nieważne jak było, ważne jak propaganda powie. Te początkowe porażki, żeby seria nie przymulała, żeby mieli co oglądać. No,
zawsze wiesz. Ciekawie się ogląda porażki po prostu. Tak to by było za łatwo, wszystko z górki. Daję guzę Lwika, no zobaczcie, no. Jest co tutaj w ogóle oglądać, jest co tutaj w ogóle oglądać. Potężne Bizancjum i co z tego? Dobra, no, pisować Anglię, czy czekać jeszcze na ciebie, aż będziesz się wybijał? Kiedy się Trus schodzi, bo mogę im jeszcze poniszczyć armię. Trus mi schodzi dosłownie za lat... półtorej roku. Niecałe. No, mogę ich pomęczyć w sumie. I oni jeszcze mają tą wojnę? Austria i Polska? Hmm. Jezu, ja już myślałem, że to wszystko zakończone. No ale to jest potęga, nie? Na tej Austrii, jak masz te Czechy, Węgry. Tylko on pieniędzy nie ma chyba też realnie. No bo potem jak się zrobię w... A, Burgundia się wbija znowu w Anglię. Ja pierniczę. A, bo ty nie zabrałeś tutaj, to myślałem, że jeszcze będziesz mógł to wypuścić, jak będziesz miał te prowincje zabrane. Nie, nie, no zabrałem tylko Kan i Kale, więcej nie mogłem. Mogłem kontrolnie wbić się w tą Burgundię. Ona ma jakieś sojusze? Cili, Mulhouse? No jak dasz radę, bo ja tak średnio bym dał teraz. Tym bardziej, że jak za rok mam atakować Anglię. No zajebiście, tylko powiedziałem, że chcę wypowiadać wojnę regencja mi weszła, no to po wojnie. Jakim cudem regency council? No bo no król zmarł, królowa sobie zrezygnowała i jest regencja. Tu